Jest minuta po 16:00, proszę Państwa, kończymy emisję Polskiego Radia Bis. Za chwilę o tej porze program drugi Polskiego Radia. Polskiego Radia. Mikrofonem Waldemar Nestorowicz. Serdecznie zapraszam Państwa do słuchania programu drugiego Polskiego Radia, który po 3-letniej przerwie powrócił do nadawania audycji w górnym zakresie fal ultrakrótkich. Witam gorąco naszych wiernych odbiorców, tych, którzy już dziś odnaleźli dwójkę na tej częstotliwości oraz tych, którzy od lat upominali się o kontynuowanie emisji w górnym paśmie UKF-u i teraz mogą uczynić dobry użytek z nowoczesnych odbiorników radiowych. Dziękujemy tym wszystkim, którzy o dwójkę walczyli, organizowali kluby, pisali listy i petycje. Bez tej pomocy nasze szanse na przetrwanie, choćby w tak okrojonej 10-godzinnej formie, byłyby niewielkie. Tylko dzięki Państwu możemy kontynuować nadawanie audycji właśnie od godziny 16 do 2 po północy. W tym tygodniu kształt naszego popołudniowo-wieczornego programu nie zmieni się istotnie. Usłyszą Państwo z drobnymi retuszami te audycje, które dawno zaplanowaliśmy, nie przewidując jeszcze tak wielkich zmian. Od piątku wprowadzimy nieco zmieniony układ programu. W bardziej skondensowanej postaci pojawią się audycje z gatunków charakterystycznych dla programu drugiego Polskiego Radia. Liczymy na wypróbowaną przychylność Państwa i zrozumienie, że będzie to stan tymczasowy, po którym, ja mam przynajmniej taką nadzieję, będziemy mogli powrócić do pełnej oferty naszych audycji. Zwracamy się z apelem do tych z Państwa, którzy są naszymi przyjaciółmi, do zrzeszonych w klubach dwójki, do tych wszystkich, którzy mogliby pomóc w nowej sytuacji programu drugiego. Na pewno potrzebna będzie pomoc w poszukiwaniach naszego programu na skali radiowej. Pomoc w znalezieniu radioodbiornika z wysokim zakresem UKF-u. Myślę, że w tej sytuacji możemy się wszyscy wspierać. Prosimy dzwonić pod numer telefonu 645 98 88 codziennie od godziny 16 do 18. Pomagajmy sobie nawzajem.